mówiliśmy już o tym, że w książce bardzo dużo się dzieje, ale też sporo się dzieje w tej warstwie psychologicznej i obyczajowej między tą główną grupą bohaterów. Ja miałam wrażenie, że szczególnie jedna z tych par jest strasznie infantylna, jak na swój wiek. Czy to jest tak, że 40-latkowie starają się zachowywać jak czasami jak licealiści, że jest coś takiego jak infantylizacja tego pokolenia? Nie wiem. Jakieś podchody, czy on słucha mnie na dole, może jak zejdę do kuchni i otworzę lodówkę, może ona na mnie wpadnie z jakimś kubkiem swoim, takie... No to były takie zagrania licealne, infantylne, jak na dorosłych ludzi. Nie wiem, może to po prostu mój błąd literacki akurat w tej konkretnej scenie. A to jest tak, że wszyscy mamy prawo do różnych infantylnych zachowań, nawet w wieku bardzo, bardzo dojrzałym. Mhm. Ale tutaj, no, tutaj nie będę bronił, no bo też nie wszystko z tego, co piszę, musi się pani podobać. Nie, ja myślałam może nawet, że to jest wręcz odzwierciedlenie, bo ja odczułam coś takiego, że wszystko się przesunęło o 10 lat wstecz, tak? Że współczesny 40-latek zgrywa 30-latka, a 30-latek czuje się jak 20-latek. Dojrzałość dzisiaj nie jest w cenie, tak? I trochę pisząc w ogóle rzeczy współczesne, trzeba to zauważyć. No, każda powieść musi jakoś być takim obrazem świata i przemian, i tego, jaka jest nasza taka wspólna świadomość i wrażliwość. I może w tym sensie tak, ale no to jest wątek drugoplanowy, więc no, to nie jest głównym tematem tej powieści, przemiany obyczajowe. Popularność pan zawdzięcza cyklowi o prokuratorze Szackim. Rozumiem, że możemy się po bezcennym spodziewać kontynuacji tego cyklu. Znaczy cykl na pewno zamknę. Obiecałem czytelnikom, że to będzie trylogia i to będzie trylogia. Także trzecia część powstaje i zostanie i będzie się rozgrywać w Olsztynie. Bo już był Sandomierz w poprzednim w Jarnie Prawdy, wcześniej była Warszawa w Uwikłaniu. Uwikłanie było też sukcesem przeniesione na ekran. Co z Ziarnem Prawdy? Znaczy Uwikłanie zostało przeniesione na ekran. Kwestia sukcesu jest dyskusyjna. Nad Ziarnem Prawdy pracuje Borys Lankosz teraz. I wygląda na to, że na Gdynię przyszłego roku będzie premiera. A bezcenny? No to jest, dla mnie to jest materiał. Jason Bourne po prostu, polski Jason Bourne. Powiem tak, że mam swoje przejścia i swoje traumy związane ze środowiskiem filmowo-telewizyjnym i właściwie z pełnym rozmysłem napisałem powieść w ten sposób, aby nie nadawała się ona do sfilmowania. W Polsce. Tak. Ale wracając jeszcze do miejsc, które są w tej powieści, jedno ze szczególnym pietyzmem i miłością jest opisywane, mianowicie Tatry, Kalatówki, schronisko na Kalatówkach. Zastanawiam się, czy to jest jakieś miejsce, gdzie się panu bardzo dobrze pisze, czy powieść tatrzańska to następna powieść, którą Miłoszewski napisze? No nie, tutaj nie mogę wchodzić na terytorium Wojtka Kuczoka, który tam naprawdę głęboko opisuje te Tatry, a ja tak tylko je wykorzystuję dla rzeczy sensacyjnych. Ale tutaj bardzo dużo miejsca jest poświęcone. Ale faktycznie no, jest to dla mnie miejsce specjalne. Na koniec chciałem jeszcze zapytać o jedno. Literatura gatunkowa, popularna, którą pan uprawia, to w ogóle nie jest w Polsce popularne, w zasadzie można powiedzieć. To jest bardzo paradoksalne. W Polsce literatura popularna nie jest popularna wśród autorów szczególnie. Ale pan jest skupiony właśnie na thrillerze i kryminale i to jest pańska specjalność. I to są takie gatunki bazujące na schematach fabularnych, prawda? Ilość tych schematów jest skończona, ilość historii jest skończona, które można opowiedzieć. To co pańskim zdaniem decyduje o sukcesie? Znaczy ilość schematów jest skończona, ale po pierwsze, znaczy ilość w ogóle konstrukcji literackich jest skończona. A mimo to literatura cały czas powstaje, ponieważ każdy czas musi mieć swoją literaturę. Obyczajową, sensacyjną, kryminalną, która dzieje się tu i teraz. Poza tym zawsze można jeszcze to inaczej zapleść, jeszcze klocki poukładać inaczej. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie mam jakiejś wielkiej tej konkurencji. Ja w ogóle nawet nie mam do kogo się odwołać, jeśli chodzi o literaturę taką sensacyjną. Ale w samej powieści jest dużo wycieczek w stronę popkultury, nawet do samego Dana Browna na przykład. Tak, no bo gdzieś dzisiaj to jest tak ważny punkt odniesienia, że nie sposób wspomnieć w ogóle o powieści, która jest thrillerem i która się toczy wokół sztuki, żeby nie odnieść się do Dana
do Dana Browna. Tak samo jak nie sposób napisać kryminału retro i nie odnieść się do Marka Krajewskiego. I tak Borysa dalej, Akunina. I tak dalej. I tak, i Borysa Akunina. Także, ale wracając do pańskiego pytania, to jest tak, że no, każdy czas musi mieć swoją literaturę i swoich czytelników. Pamiętajmy, że literatura gatunkowa popularna ma to w sobie, że bardzo niewiele przychodzi dalej do takiego, no, w dużym cudzysłowie, kanonu, w sensie do klasyki literatury gatunkowej. Większość istnieje tylko w tym czasie, kiedy jest czytana. Mhm. A co jest takiego specjalnego w schemacie kryminału Miłoszewskiego? Znaczy, to w sumie jest pytanie do państwa, nie do mnie. Ja nie mogę być krytykiem swojej własnej prozy, ale myślę, że jest to pewien rys publicystyczny. Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. W kryminałach Zygmunta Miłoszewskiego specjalnością kryminału Zygmunta Miłoszewskiego jest Zygmunt Miłoszewski. Myślę, no, że to jest prawdziwa, którego tam bardzo widać. Znaczy tak, staram się, żeby to były rzeczy jakoś osobne, ale one też są często, i nawet ta powieść, mimo że jest powieścią sensacyjną i pełną akcji, jest troszkę publicystyczna. Znaczy jest, to jest jakby taki jest wypowiedzią czasami na temat, zlepek felietonów o różnych sprawach. Jest trochę wypowiedzią na temat tego, na temat i Polski, i sztuki w Polsce, i tego, co się stało ze sztuką w Polsce. I jest takim pytaniem o dziedzictwo narodowe i rolę prawdziwą lub urojoną tego dziedzictwa, co wynika z tego, że chociaż bardzo się próbuje oderwać i bardzo chce być taki ponad i kosmopolityczny, to jednak nie tak gdzieś Polska potwornie uwiera. I z każdym rokiem kolejnym swojego życia zdaję sobie sprawę, że definiuje mnie bardziej, niż bym sobie tego życzył.